Serdecznie Państwa witamy. Przemysław Losej i Małgorzata Sztaler-Furmaniuk. Dzisiaj witamy już w kapkę, w dopołudnie niedzielne jest kapkę zima, ale nic to, bo my mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, który z nami dzisiaj siedzi. Siedzi z nami dzisiaj hrabina von Thun und Hohenstein, dobra pani skończyć z wielkich, która zrobiła wiele dobrego. Taką malutko kobietka, a o takim wielkim sercu, Gosiu, nie? To prawda. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, bo poczytali, że była współzałożycielką pawilonu w szpitalu śląskim w Cieszynie. Także pomagała tutaj z tego, co wiadomo, jak i legenda głosi i ludzie powiadają, to był przedobry człowiek, pomagał wszystkim, i bogatym, i biednym. I to jej olbrzymie serce było zawsze najważniejsze. Jeszcze nie wiem, czy wiesz, ale ona się nawet cieszyła, jak i majątek zebrali. Bo tutaj w tym zamku, który tam za nami widać, tam się mieścił dom dziecka. I ona się bardzo z tego cieszyła, że mimo tego, że i ten majątek wzięli, to tam był dom dziecka i było to, dali coś ich dobrego z tym zamkiem. A jak umarła, to żegnały ją tłumy tutaj mieszkańców i cieszynioków, bo umrzyła w Cieszynie. Ja słyszałam, że setki przyszły na pogrzeb, żeby ją ostatni raz pożegnać. Mamy tydzień taki raczej poświęcony na skupienie, na wspomnienia. Za nami święto zmarłych. Byliśmy pewnie odwiedzać naszych bliskich na cmentarzu. Ja mam dzisiaj dobry wiersz na tą okazję o tytule Mój osobisty zygor. Chciałabym go Państwu poczytać. Czuję, że jest wiekiem coraz bliżej nieba. Tym tuplem sprawnego zygora mi trzeba. Nakręcą godycki moimi myślami. Długo jeszcze bydę na tym świecie z wami? Czy doczką jak wnuki, prawnuki podrosną? Czy bydę się witać z zimą lebo z wiosną? Dobrze, że są przy mnie dzieci ukochane. Odwiedzą też strumień, braci, tatę, mamę. Nie myślę o śmierci, ona sama przyjdzie. Najdrogsi, nie płaczcie, mnie już tu nie bydzie. Ja już wtedy bydym w boskim żywobyciu, na zielonych łąkach w łaskawym obliczu. Słyszę, lecy kany, że zygor się psuje. Mój, dzięki pombuczku, jeszcze nie szwankuje. Wiersz pochodzi z tomiku Oblicze rozmaitości. Autorką jest pani Krystyna Kurzyca. A teraz przechodzimy do życzeń. 30 października 10 urodzinki obchodziła Maria Sikorska. Kochana córeczko, dla Ciebie wszystkie cuda tego świata. Dla Ciebie ciepło słonecznego lata. Dla Ciebie gwiazdki, co błyszczą na niebie. Dla Ciebie nutki w ptaszków śpiewie. Dla Ciebie kwiatki kolorowe i marzenia deserowe. Dla Ciebie wszystko, czego zapragnie dusza, bo jesteś słodkim aniołkiem, który wciąż do radości zmusza. Dużo zdrówka i szczęścia życzą Ci kochający rodzice i Twoja siostra Maja. 1 listopada urodziny obchodził Bartłomiej Heller z Brennej. Dużo zdrowia i miłości, moc uśmiechu i słodkości. Mało smutków, trudów, łez, niech się spełni to, co chcesz. Z najlepszymi życzeniami Ela i Marcin. Teraz o uwagę prosimy Dariusza z Ustronia. Z okazji urodzin składam Ci moc życzeń, uśmiechu, zdrowia, radości, mnóstwo prezentów i gości, przyjaźni wielkich i małych, wielu przygód niebywałych i uśmiechu wesołego. Wszystkiego najlepszego, tego życzy koleżanka Helenka. Wczoraj urodziny obchodziła pani Katarzyna Narodowska. Z okazji urodzin wszystkiego, co najlepsze. Co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Oraz tradycyjnych 100 lat życzy Jola z Pierśca z rodziną. A teraz życzenia polecą do Istebnej, do państwa Józefa i Teresy z okazji 30. rocznicy ślubu. Życzymy wam, kochani rodzice, nadal miłości przez duże M, zdrowia, wzajemnej życzliwości, wyrozumiałości i szczęścia na dalszej drodze. A gromkie 100 lat niech będzie dla Was zachętą na dalsze radosne wspólne dni. Bardzo Was kochamy. Podpisani dzieci z rodzinami. 5 listopada 18 urodziny będzie obchodził Krzysiek z Cieszyna. Dużo zdrówka, szczęścia i radości każdego dnia, pełnego miłości. Wielkiego świata poznania, w lotto milionów wygrania. Tego serca Ci życzymy i hucznie Twe urodziny obchodzimy. Z nadzieją na ogromny słodki tort składa cała rodzina Nowaków. My się już z Wami żegnamy i bardzo Was prosimy, żebyście nam przysyłali życzenia na adres zyceniak@ox.pl. Przypominam, nie życzenia, tylko zyceniak@ox.pl.
Ja, mówimy to właśnie, bo się zdarzają pomyłki, a my teraz hrabiną Przemku na kawę. Wam życzymy wszystkiego dobrego i do widzenia za tydzień.